Poniedziałek 20 czerwca, dzień dobry, to ostatni dzień Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Już 59, bo za rok 60 nie wiadomo, co wtedy będzie się działo, ale dzisiaj niezwykłe wydarzenie, koncert, na który niektórzy czekają po prostu przez cały rok, właśnie na ten koncert, bo to scena alternatywna. W tym roku pod hasłem romantyczność, ze względu na to, że obchodzimy 200. rocznicę pierwszego wydania Ballad i Romansów Adama Mickiewicza. I na pewno cytatów słynnego wieszcza nie zabraknie podczas tego koncertu, zwłaszcza w interpretacji Henryka Talara. Cały koncert oczywiście skupia mnóstwo fantastycznych młodych gwiazd, które wybrały swoją drogę muzyczną, zupełnie inną interpretację swoich utworów i generalnie muzyki. Dlatego ten koncert jest tak wyjątkowy i ściąga głównie młodych ludzi. A koncert poprowadzą Nowika i Marek Chorodniczy. Koncert rozpoczyna się tutaj w amfiteatrze o godzinie 20 i zamyka tegoroczny festiwal. Następne koncerty będziemy musieli poczekać rok, a za rok będziemy mieli jubileuszowy 60. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu i zobaczymy, co wtedy będzie się działo. Natomiast dzisiaj na pewno dużo dobrej, alternatywnej muzyki o godzinie 20 tutaj w amfiteatrze.